Z okazji jubileuszu 50-lecia uzyskania przez księdza profesora doktora habilitowanego Jana Związka tytułu doktora historii Kościoła 27 lutego 2020 roku w auli Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie odbyła się promocja 12 tomu serii wydawniczej Veritati et Caritati, dedykowanego dostojnemu jubilatowi. Ksiądz profesor doskonale pamiętał szczegóły związane z obroną pracy doktorskiej, której recenzentem był wybitny polski historyk Janusz Tasbir. O opinii recenzenta poinformował promotor pracy ksiądz profesor Mieczysław Żywczyński. Proszę księdza, recenzja jest bardzo surowa. Ja się obawiam, że będziemy musieli odrzucić pan profesor, bowiem ma bardzo silne argumenty na temat, że ksiądz nie wykorzystał rękopiśmiennych kazań. Obrona pracy doktorskiej przebiegała pod dyktando surowego uczonego, który podczas rozprawy pięknie mówił, miał wspaniałą gestykulację, a ja siedziałem tak, przy takim stoliku niewielkim, gdzie były dwa czy trzy kwiatki takie polne postawione. No i słucham tego wszystkiego, a patrzę od czasu do czasu, a ksiądz profesor Żywczyński tylko się tak uśmiecha. Na to wszystko skończył, ja bronię się, mówię. Pana profesora zarzuty są bardzo słuszne, uzasadnione, tylko mówię nie na temat. Okazało się, że profesor Tasbir nie uwzględnił uwagi młodego doktoranta, który we wstępie swojej pracy zaznaczył, że nie będzie korzystał z materiałów rękopiśmienniczych. Wszystko się dobrze skończyło, a profesor Janusz Tasbir, gratulując obrony, powiedział: ja dziękuję księdzu, że tak delikatnie ksiądz odpowiedział na mój zarzut, na moją pomyłkę. No i od tego czasu, ile razy spotykaliśmy się już w późniejszych latach, nawet na zebraniach w Polskiej Akademii Nauk, to zawsze pan Tasbir przedstawiał mnie jako swojego studenta. Zgromadzonych gości na jubileuszowych uroczystościach powitał dyrektor Instytutu ksiądz dr Mikołaj Węgrzyn. Słowa wdzięczności na ręce jubilata przekazał w zastępstwie rektora częstochowskiego WSD księdza doktora Grzegorza Szumery ksiądz dr Kamil Zadrożny, a sylwetkę uczonego przedstawił ksiądz dr Paweł Kostrzewski. Laudację wygłosił profesor dr habilitowany Marian Głowacki, honorowy prezes Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Pragnę wyrazić także uznanie dla tak znaczącego wkładu w naukę polską, zwłaszcza w zakresie historii Kościoła w Polsce oraz historiografii archidiecezji częstochowskiej oraz w dzieło kształtowania kapłanów w wielu seminariach zakonnych, a to szczególnie w częstochowskim seminarium duchowym. Plurimos Annos w wykonaniu chóru Bazylika Cantans ksiądz dr Łukasz Laskowski zaprezentował księgę jubileuszową. Tekst ojca Zdzisława Gogoli na temat franciszkańskich męczenników z Peru, którzy niegdyś byli słuchaczami wykładów księdza profesora. Ksiądz Zdzisław Małecki analizował losy emigracji polskiej w Niemczech w wieku XIX i XX, zwracając szczególną uwagę na rolę Kościoła. Pan Tadeusz Grabarczyk i pan Zdzisław... W imieniu społeczności uniwersyteckiej głos zabrała profesor doktor habilitowana Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. A w imieniu kolegów seminaryjnych głos zabrał ksiądz doktor Franciszek Dylus. Na pytanie niedzieli, czym jest historia, ksiądz profesor Związek odpowiedział:
Historia to jest nauka własnego życia, własnego postępowania. W świetle tego, co mówiłem na wykładach, tego, co czasem się wypowiadałem z innych okazji, przede wszystkim dla siebie to wszystko brałem i chciałem na tych przykładach właśnie budować życie, postępowanie, przede wszystkim i swoje, ale też i moich wychowanków. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że najpierw spotkałem księdza profesora jako rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, kiedy sam pełniłem funkcję rektora właśnie w Radomiu, a później dopiero zacząłem go odkrywać jako również skarb historyczny. Nie ten z muzeum, ale po prostu konkretnego człowieka, który zaangażował się nie tylko w środowisko akademickie właśnie wspólnoty seminaryjnej, czy wspólnoty uniwersyteckiej, czy wtedy jeszcze Akademii Teologicznej w Krakowie, ale również środowisko akademickie naszego miasta. I dlatego taka poszerzona działalność księdza profesora, ona z pewnością jest ciągle do odkrycia i ta książka pamiątkowa, którą dzisiaj będziemy mu wręczać, z pewnością jest takim dowodem jego działalności naukowej, ale przede wszystkim takiego kontaktu ludzkiego, personalistycznego z tymi, którzy z tego skarbca historii chcą wydobywać prawdę, a nie jakieś interpretacje, które mogą być zafałszowane. Na pewno wykształcił całe pokolenia młodych wówczas teologów, obecnie już nie młodych, bo to już 50 lat od początku również wykładania historii, a zatem moglibyśmy powiedzieć, nie tylko opracowuje historię, ale również sam tworzy historię, będąc już tej historii znaczną częścią, ale nadal jeszcze tę historię współtworzy. Dlatego z pewnością Wyższy Instytut Teologiczny ma za co być wdzięczny. Potrzeba takich uroczystości, potrzeba takich, moglibyśmy powiedzieć, momentów właśnie podniosłych, uroczystych, które będą przypominać, a jednocześnie honorować te osoby zasłużone dla naszego Instytutu. Życzymy mu w dalszym ciągu wielu łask Bożych, długiego życia, zdrowia. Ad multos annos zacny beneficjancie.